Jeden zawodnik punktował, ale jest to chyba jakiś sukces. Jak to oceniasz w przypadku Krzyśka Bieguna? Tak, tak, bardzo fajnie tutaj pierwszy start, pierwsze punkty, no i my jesteśmy zadowoleni, on tak samo myśli. Czy te skoki były dobre, czy jeszcze stać go na więcej? No myślę, że tak, stać go jeszcze na więcej, te skoki jeszcze były oba spóźnione, ten pierwszy mniej, ten drugi już bardziej tutaj się odbiło na odległości, ale jeżeli trafi odpowiedni punkt, fajnie wyjdzie, to można jeszcze dalej polecieć. A co z pozostałymi, czemu się nie udało tam zapunktować? No tutaj liczyliśmy jeszcze na Klimka Murańkę, bo stać go było na skoki w punkty. No nie udało się, troszeczkę też zepsuł tutaj zaraz za progiem. Za bardzo dołożył, później nie było wysokości, no i z tego te krótsze metry. Jutro konkurs drużynowy, czy skład już wybrałeś na te zawody? Tak, skład już jest ustalony, będzie skakał w pierwszej grupie Krzysiek Biegun, w drugiej Janek Ziobro, w trzeciej Olek Zniszczoł i w czwartej Klimek Murańka. Jakieś macie szczególnie takie wskazówki dla zawodników jeszcze przed tym konkursem drużynowym? Co tu poprawić konkretnego poszczególni zawodnicy mają? No każdy ma tam coś do poprawienia, ale tutaj głównie chodzi o to, żeby się chłopaki dobrze bawili, no i wtedy wszystko zagra, no po prostu żeby się cieszyć, żeby się radować z tych lotów. Dziękuję bardzo, no i powodzenia, że jutro. Nie, dziękuję za powodzenie, dziękuję, do jutra.